Tesla, szukamy Tesli. Fajnie, że jest Tesla w tej Fordzie, a szkoda, że nie ma jej w czwórce, nie? Ej, zarypiaste jest to Tesla z wyglądu, co? Przeszklony daszek. Chciałem dodać gazu na... Możemy tu sprzęgło włączyć. Chyba normalnie się nie da w Tesli wrzucić sprzęgła, nie? Albo bieg na luz i dodać gazu. Ale tutaj się da, to jest Forza. V12 pod maską. Ale jakie przyspieszenie. Najlepsze chyba w grze przyspieszenie jest. Ona jeszcze jest tu jakoś podrasowana. Tutaj można ją odciążyć, klatkę bezpieczeństwa założyć. Ten samochód dosyć szybko przyspiesza, naprawdę bardzo szybko, bardzo dobrze przyspiesza. Ale prędkość maksymalna jest niska. Jest chyba w klasie S1 teraz, także w klasie S1 no naprawdę, naprawdę słabo. Nie wiem, czy da się zrobić tutaj do klasy A tą Teslę. Jeśli tak, no to koks by może i był. Bo na zakrętach jest bardzo słaba ta Tesla. Przyspieszenie ma super, ale niestety zakręty tutaj leżą. Jak jakieś tam sportowe auto się pojawi, no to kaplica już, nie? No dobra, idziemy stunigować. Zobaczymy, czy da się zrobić z tego coś na drift. Więc no będzie ciężko trochę, żeby to zrobić na drift, tak myślę. No ale nie poddaję się. Zobaczymy, co uda mi się wykombinować. Zrób jakieś Volvo. Nie, robimy samochody tylko te, których nie ma w czwórce. Bo tutaj jest kilka tych. I tak mamy balans ustawiony 100% na tył. Ale nie mieliśmy jednej rzeczy zrobionej. Ja tu już jakieś tutaj ustawienia driftowe chyba robiłem, słuchajcie. Twarde zawieszenie z tyłu. Wszystko widzę, że na twardo jest. Ja już chyba robiłem faktycznie to auto na drift. Przynajmniej próbowałem. O, tu mamy do zrobienia rzecz. Wtedy jeszcze nie umiałem. W negatywie, zobaczymy jak będzie wyglądało w negatywie to. A, to ciekawe. Nie możemy tu biegów ustawić. Dobra, nieważne. Zobaczmy. Dobra, teraz technicznie mamy napęd na tył. I już coś się dzieje, zobaczcie. Te przednie kółka i tak się kręcą i chyba coś tam napędzają nawet. Ale musicie zobaczyć jedną rzecz. Nie wiem, czy to będzie tutaj widoczne. Patrzcie, negatyw mamy tutaj z przodu. Taki gruby, nie? Śmiesznie to wygląda. I teraz tak. Mamy tutaj niby ten napęd na cztery koła, ale... Lucek już coś majstrował. Tak, trochę żeśmy pomajstrowali, no i nie wiem, czy uda się. Chyba bez ręcznego się nie obejdzie, no. Będzie trzeba... O, czekaj, patrz. A tam co się nie da. Ale dziwnie brzmi. Da się takie niby power slide, trochę drifty, coś tam robić, ale... No szału nie ma. Przy dużych prędkościach chyba nie ma co, bo... te silniki raczej powinniśmy trzymać na niskich obrotach. One wtedy mają najwięcej mocy, nie? Na razie spróbujemy tutaj, przy małej prędkości. Właśnie, bo to są takie... Mamy tutaj takie zakręty raczej na dużą prędkość, nie? Aj, ciężko. Raczej tutaj będziemy driftować przy małych prędkościach. Tu są takie właśnie gładkie te zakręty, nie? Tu się leci po 250 na godzinę. Ale jak już mamy takie zakręty, no to już jest bardzo ładnie, zobaczcie. Trzeba znaleźć taką strefkę driftową, takie miejsce do driftowania, gdzie będą takie właśnie ładne zakręty, bo przy takich gładkich, długich to wygląda bardziej jak power slide, nie? Leci, kurde! Dalej, dawaj.
Dobra jest. Ach, cholerne BMW. Chyba piątka była, nie? Ej, no da radę. Da radę nią driftować. Podoba mi się. Czekaj. Tu... Musimy dużo na ręcznym wchodzić. Bo tu nie możemy ani zredukować biegu, ani sprzęgła, ani nic. Chociaż ja i tak sprzęgła tam nie używam, ale... Czy da się zrobić to małe rondo? To jest takie małe rondo i może da się je tam dookoła przejechać. Tutaj jest takie małe rondo właśnie. Ło... Ty... Co? Ja pierniczę. Co ty, zajebiście, bez ręcznego. Rondo chyba najlepiej wychodzi, bo tutaj cały czas jesteśmy na tych niskich obrotach, gdzie Tesla ma najwięcej mocy. Największy moment, nie? Zarypiasta. Jak w masełko, nie? No nie, to rondo to jest chyba mistrz ronda, bo bardzo duże kąty też się udało tu uzyskać. Także bardzo w porządku. A tu nagle bagiety. No. A zresztą ja chyba pod prąd driftowałem tam na tym rondzie. Tu mamy następne rondo, tu też chyba driftniemy, myślę, na spokojnie. Tu też jest takie malutkie właśnie. Bez problemu. Dobra, przesterowałem trochę. Ale i tak bardzo duże kąty da się zrobić tym autem. Mega dziwne, ale okej. Znaczy dziwnie to wygląda, nie? Właśnie przy dużych prędkościach to są już bardziej takie power slidy niż driftowanie. To trzeba niestety przy niskich prędkościach driftować, na takich mega ciasnych zakrętach, coś w tym rodzaju. Chodźmy jeszcze na ten nieszczęsny parking. I dużego ronda chyba też się tutaj nie da zrobić. Dobra, gdzie ten parking był? Tu chyba. Na parkingu tutaj nie ma nic takiego ciekawego do driftowania. Ale w sumie też nie uzyska się dużych prędkości, nie? Ajajaj, przesterowałem. Dobrze idzie. Aj. Oj, w lampę. I akurat, zobaczcie, naładowanie do parkomatu. Nie no, daję radę, tylko mówię, no trzeba przy niskich prędkościach, nie? Bo Tesla przy tych niskich obrotach jest taka mocna, że bardzo zrywa, nie? A jak już szybciej jedziemy, to z tego driftowania wychodzą bardziej power slidy i to się do niczego nie nadaje wtedy. Futurystyczna Tesla. Najlepsze jest to, że jak gdzieś tam spotkacie Teslę na drodze czy na parkingu, to ona wygląda tak bardzo przeciętnie, jak normalny samochód, niczym się nie wyróżnia. Wyróżnia się tylko ceną, bo kosztuje no różnie, nie? Można teraz chyba nawet i za 250 tysięcy złotych jakąś używaną kupić. Ale często te samochody są po 800 tysięcy, po 500 tysięcy złotych, nie? A opcja jest taka, że no wykonanie ich jest, no daje wiele do życzenia. To jest taki Opel trochę. Tylko wiecie, płaci się dużo, bo jest to samochód jeszcze nie jest taki popularny, nie? Tesla Model 3 w ogóle nie kupimy w Polsce
na rynku wtórnym. Możemy kupić model S, z tego co patrzyłem. No S-ak jest najwięcej i chyba X-ów trochę jest. Ale trójka to jeszcze za wcześnie na trójkę. A teraz jeszcze wyszła ta, znaczy została, była premiera, nie? Model Y. Także tam jeszcze chyba będzie jakiś pick-up od Tesli. No i oczywiście ta Tesla Semi, czyli ciężarówka, nie? No ale mi się najbardziej właśnie podoba ta S-ka. No, chyba jest taki najbardziej ekskluzywny samochód. Niestety, no, psuje się ponoć. Więc trzeba mieć to też na uwadze. Ale w grze tutaj driftować się da. Tylko, no, te drifty są zupełnie inne niż w przypadku samochodów spalinowych. Tutaj trzeba raczej przy małych prędkościach driftować, nie? No i cyk.